jestem w stanie się uspokoić. Nie powinnam była tego jeść. Teraz cierpię. Tak to jest, jak się ciągle chodzi na głodniaka. Niech ktoś się tu źle czuje. Na ciebie to już koniec trasy. Doktor Hypatia chyba już się nie zajmuje pacjentami.
z resztkami. Kiedyś dokarmiałem nimi psy, ale teraz już mnie do nich nie wpuszczają. Daj mi jeszcze. Weź, przestań. I bez... Musisz coś zrozumieć. Jeśli sobie nie pójdziesz, zacznę krzyczeć o pomoc. Nie wiem, czego potrzebujesz. Pomocy! Nie, nie, nie. Bez twoich jadowitych tekstów mamy przechlapane. Kiedy Adermajer było otwarte dla obywateli, pracowałam tu z dumą. Gotowałam dla chorych. Omawiałam przepisy z doktor Hypatią. Nie, to jest naprawdę marne. Tu nawet roboty byłyby jeszcze gorzej. Zawsze. Nie muszą mi tego powtarzać. Nudzi mi się. Ej, a ty to po... Zaczynamy? To nie trwa długo. Ale teraz już mnie do nich nie wpuszczają. Daj mi jeszcze. Weź, przestań. I bez twoich jadowitych tekstów mamy przechlapane. Kiedy Adermajer było otwarte dla obywateli, pracowałam tu z dumą. Gotowałam dla chorych. Omawiałam przepisy z doktorem. Tekst.
się całkiem bezużyteczny. Nie, chociaż jest naprawdę marny. Przez moment mi się zdawało, że słyszę krwi łzy. Jedna cholerna noc. Szlak w dół. Już jestem pokryty szankrami. No szankrami. Nie, dziękuję. Choroba to choroba, nawet owinięta w jedwabny ręczniczek. Ja sobie tylko wyobrażam ludzi kaszlących krwią na swoją porcelanę i herbatnik. No cóż. Jakieś whisky albo coś, może któryś z tych drinków zaproszę. Czy to byłoby inne, gdyby nie odeszła z tego świata?